Zostałam na deser. Ostatni mój wykład będzie poświęcony samej w sobie chorobie. I w sumie zanim zacznę mówić, to powinnam powiedzieć, że autorów tego wykładu jest dwóch. Jeden gdzieś tutaj krąży, ale teraz się zmył. Materiały do tego wykładu to są zebrane doświadczenia moje i mojej współpracy z panem doktorem Krzysztofem Krupką, która już trwa, jak ostatnio wyliczyliśmy, blisko 10 lat. I ja tu podpisałam się pod tym wykładem, ja go wygłoszę, ale poniekąd mogę powiedzieć, że to jest troszeczkę wykład nasz wspólny. Chciałabym zacząć jeszcze, wykorzystując falę informacji Wojtka, która przed chwilą była, i zgadzam się z Wojtkiem w 100%, że żaden terapeuta nie zrobi nic za Państwa. My jesteśmy po to, żeby pokazać pewną drogę, zwrócić na coś uwagę, ale nie żeby wziąć Państwa dolegliwości czy Państwa choroby dla siebie, czy na siebie. Dlaczego chorujemy? Zanim sobie odpowiemy na to pytanie, powinniśmy sobie się zastanowić, czym jest zdrowie i czym jest tak naprawdę choroba. Takie pytanie do zastanowienia się. Czy jeśli czujesz się bardzo dobrze, a wyniki twoich badań są nieprawidłowe, to czy jesteś zdrowy czy chory? I odwrotnie, czy jeżeli czujesz się źle, a wyniki twoich badań są prawidłowe, to czy jesteś zdrowy, czy jesteś chory? Gdzie jest granica pomiędzy zdrowiem a chorobą? Kto ją wyznaczył i dlaczego akurat tam? Jeżeli powiemy sobie, czy zastanowimy się, jaka jest definicja zdrowia według WHO, zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale to także stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Czyli jest to nasze wewnętrzne dobre samopoczucie. I teraz powinniśmy sobie zadać pytanie, czy my się dobrze czujemy? Tak? To nie znaczy, że musi nas coś boleć. Definicja choroby. Choroba jest takim stanem organizmu, kiedy to czujemy się źle, a owego złego samopoczucia nie można jednak powiązać z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym. Co jest bardzo istotne, no bo przecież my się będziemy źle czuć, chociażby w takiej sytuacji prozaicznej, tak? Nie wiem, no ktoś nam okradnie, tak? Idzie sobie pani ulicą, ktoś się ukradnie torebkę. No trudno powiedzieć, żeby ona była szczęśliwa, czy dobrze się czuła, tak? Natomiast to nie jest stan przewlekły. My w tym momencie czujemy się źle, beznadziejni, jesteśmy ze wszystkiego niezadowoleni, natomiast faktycznie gdzieś tam na drugi dzień już nie jest tak źle, pójdziemy do sklepu, kupimy sobie coś ładnego i jest nam lepiej, tak? Sprawa jest, krótko, kolokwialnie mówiąc, załatwiona. Natomiast jeżeli my się źle czujemy sami ze sobą, czy w sytuacji, w którą się znajdujemy, rok, dwa, trzy, a jak funkcjonujemy 10, 15 lat w sytuacji, której nienawidzimy, czy w której się źle czujemy, już jest coś nie tak, tak naprawdę z całym naszym organizmem, a nie tylko z całym naszym ciałem, nie tylko z naszą, powiedzmy, tą strefą emocji. Ja tutaj przygotowałam tak naprawdę, dlaczego chorujemy, zebrałam wszystkie teorie, które krążą, nie tylko po internecie, wśród terapeutów, i postarałam się to w jakikolwiek sposób usystematyzować, ponieważ tak naprawdę dlaczego chorujemy? Jedni mówią, a to pasożyty, inni, że grzyby, inni, że stres, inni, że toksyny, inni, że żywność, dieta i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę każdy z nich ma rację, tak? Ponieważ te wszystkie czynniki wpływają na nasz organizm jako całość. I ja tutaj to tak zaznaczyłam, że tak naprawdę tą pierwotną przyczyną choroby są to nierozwiązane nasze konflikty, są to nasze traumy. Jest to przewlekły stres, który tak naprawdę wiąże się z tymi traumami, rozwiązanymi konfliktami. Są to różne nasze uwikłania, o których za chwilę będziemy mówić. Ale także to jest przewlekła ekspozycja na przykład na promieniowanie elektromagnetyczne, na promieniowanie radioaktywne, tak? Ponieważ tu możemy powiedzieć, czy na przykład tu też może być bardzo duże stężenie metali ciężkich, ponieważ nasz organizm ma system adaptacyjny, jasne, ale w pewnym momencie jest coś takiego, jak
jak ta dawka krytyczna, tak? Czyli nawet zdrowy, dobrze funkcjonujący, bez traumy organizm, bodźcowany jakąś substancją w ilościach gigantycznych, no w pewnym momencie rozwinie dolegliwość, no pewna masa krytyczna zostanie przekroczona, tak? Czyli mamy osobę, która ma świetną immunologię, spotyka się z kimś, kto ma grypę, świetnie, nie zachoruje, bo fantastycznie funkcjonuje, ale jeżeli ten jeden zdrowy człowiek zostanie wrzucony do pacjentów, którzy, do grupy pacjentów, czy do pomieszczenia, gdzie jest 20 pacjentów, którzy mają 20 różnych szczep grypy, w końcu zachoruje, tak? Jest to pewna ilość bodźca zewnętrznego. Ja to tak rozumiem. Mamy później kolejne czynniki, jak dieta niezgodna z typem metabolicznym, brak ruchu i nieodpowiednia woda, żywność itd. Natomiast to znowu, to ja nie uważam tego za czynniki bezpośrednie, ponieważ jeżeli my będziemy stosowali w miarę racjonalną dietę, może nie idealną, nie będziemy mieć żadnych stresów przewlekłych, nasz organizm od razu się nie rozchoruje i nie rozpadnie się, nie popadajmy w jakąś skrajność. Natomiast faktycznie, jeżeli przewlekle będą te czynniki zaburzane, czy będziemy stosowali faktycznie no, zupełnie zerowy tryb życia, ta podatność będzie większa. I teraz, zanim pojawi się choroba, pojawia się nasz spadek odporności, częste infekcje. To jeszcze nie choroba, ale coś już jest nie tak. Mamy drobne dolegliwości, chociażby mogą być bólowe, brak energii, niedobory mineralne się pojawiają, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Proszę mi wierzyć, niektórzy mówią, ok, zakwaszenie jest przyczyną rozwoju chorób, ale jeżeli będziemy mieć dobrą dietę, dużo ruchu, zero stresu, nie będzie zakwaszenia. Więc tutaj należy pamiętać, że nawet jeżeli my stosujemy odkwaszanie organizmu, to jest nadal leczenie objawowe, bo przyczyna jest tutaj. Tak, to jest bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli, co my mamy dalej zrobić. I teraz na bazie tego spadku odporności, zaburzenia równowagi, czyli zakwaszenia organizmu najczęściej, niedoborów minerałów, pojawiają się dalej infekcje. Infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze. Jasne, znowu grzyby mogą wywołać przewlekłe choroby, ale grzybów nie będzie, kiedy tu będzie ok. Tak? Więc znowu leczenie grzybów, pasożytów, wirusów, bakterii nie jest całkowitym wyleczeniem. My gdzieś tam bronimy się, okej, ja nie wezmę tabletki przeciwbólowej, bo to jest leczenie takie, to jest leczenie tylko objawowe, tak? Ale w tym momencie pamiętajmy, że tak samo leczeniem objawowym będzie zastosowanie nawet naturalnych leczeń przeciwgrzybiczych. To jest nadal na tym poziomie leczenie objawowe. Tu mamy leczenie przyczynowe. I dalej mamy, tak mogą być stany zapalne przewlekłe, które rozwijają przewlekłą chorobę, ogniska zapalne w zębach, to jest bardzo istotne, tak? Stan naszej jamy ustnej, stan naszych zębów rzutuje na cały nasz organizm. Ja sobie przełączam slajdy. Okej, okay, i teraz tak, jak to się dzieje z tymi emocjami i z tym stresem? Bardzo fajnie opisał to fizjolog Kelleman. Kelleman opisał to w ten sposób, że mamy 7 stref, można by powiedzieć takich 7 łańcuchów energetycznych, przez które odpowiedzialne są różne emocje. I im bardziej my blokujemy w sobie te emocje, tym bardziej, tym większe dolegliwości się pojawiają. Dlaczego lubię ten obrazek? Ponieważ fantastycznie on tu przypisał to do paska od spodni. I teraz tak, powiedzmy, że ktoś ma osłabione barki, piersi, łopatka. Najczęściej to są osoby, które tłumią uczucia. I teraz tak, mając taki pancerz emocjonalny, to im bardziej tłumimy uczucia, to tak jakbyśmy ten pasek od spodni o jedną dziurkę zaciskali. O jedną dziurkę. A teraz proszę sobie wyobrazić, że zaciśniemy sobie nadgarstek. Co się dzieje? Tak? Nasza dłoń, kiedy jest przewlekle zaciśnięty nadgarstek, dosłownie fizycznie zaczyna umierać. Tam jest ta strefa niedokrwiona, tak na te 7 stref przypisał to Kelleman. Z czego to wynika i dlaczego on to tak ustalił? Wracamy znowu do kręgosłupa.
Jak wiadomo, centrum, można powiedzieć, zarządzania stresem czy stresem, jak my postrzegamy nasz świat, znajduje się w mózgu. Natomiast mózg z całym ciałem bezpośrednio powiązany jest przez rdzeń kręgowy i przez te nerwy, które tutaj odchodzą od rdzenia kręgowego. I teraz tak, jeżeli tu pojawia się problem, ja tłumię emocje, tłumię uczucia, tutaj nerwy, które odchodzą od kręgosłupa w obrębie klatki piersiowej, zaciskają się, napinają się. Taki napięty nerw powoduje od razu ściśnięcie nerwu i kiedy dochodzi do ściśnięcia nerwu, te nerwy mięśnia, przepraszam, te ściśnięte nerwy i mięśnie powodują zaburzenia na początku mikrokrążenia w tej strefie. I narządy, które się tu znajdują w okolicach klatki piersiowej, jeżeli tak przykład to postrzegamy, one będą przewlekle niedokrwione. A jeżeli cokolwiek jest przewlekle niedokrwione, to tam się rozwija choroba. Jakakolwiek by ona nie była, jakkolwiek jej nie nazwiemy, tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo przyczyna jest tutaj zablokowanego tutaj mięśnia i nerwu. Czasami to jest tak, ja wykonuję taką metodę, kiedy rozluźniam czasami te napięcia fizycznie, robiąc zastrzyk w okolicach kręgosłupa, albo na przykład ludzie, którzy stosują akupunkturę, to aż czasami jest tak, że ja się boję, że jak wbijam za cienką igłę, to że ja ją złamię, ten mięsień jest tak napięty. I przy niektórych pacjentach nie ze złośliwości, ale z takiej obawy, że coś się stanie, muszę wziąć grubszą igłę, bo po prostu te mięśnie są tak sztywne. Jaki jest najważniejszy przepis ruchu drogowego? Okej, okay, ale taki jest jeszcze jeden ważniejszy. Dokładnie, tak? Jest to najważniejszy przepis ruchu drogowego, czy mamy ruch prawo czy lewostronny. A co za tym idzie, że wszystko potrzebuje kierunku właściwego. Jeżeli porusza się we właściwym kierunku, to jest dobrze, jeżeli nie, niekoniecznie. I wiele systemów medycznych, energetycznych, psychologicznych mówi właśnie o poruszaniu się we właściwym kierunku. Chociażby metoda tutaj medycyny chińskiej, kiedy mówimy o równowadze yin i yang, ma być równowaga, tak? Czyli ma energia krążyć we właściwym kierunku. Dalej można powiedzieć, ja tutaj tak to napisałam, to jest zdrowie nasze. Tak nasz kod do zdrowia, jeżeli muszę ich zrównoważyć z moim chcę, jeżeli kwasy zrównoważę z zasadą, jeżeli noc zrównoważę z dniem, zło z dobrym, pracę z odpoczynkiem. Jeżeli będzie wszystko w równowadze, kierunek będzie nadany prawidłowy, wszystko jest ok. Teraz ten kierunek może się przesunąć, kiedy ja za bardzo będę musieć albo za bardzo będę chcieć. I proszę zobaczyć, że to się dokładnie przekłada na pracę naszego układu nerwowego. Tutaj, oj. Tu jesteśmy nadmiernie zestresowani, czyli nasze tkanki są nadmiernie spięte, ale tutaj też dochodzi do pewnego stresu metabolicznego, bo nasz organizm jest za bardzo, muszę powiedzieć, rozlazły. Tak? I te osoby tutaj, które bardzo często stoją w kolumnie, mają chociażby problemy z obrzękami, bo nie potrafią się spiąć do czegoś, żeby coś wykonać, przepraszam. Medycyna chińska dokładnie mówi też o pewnym ruchu, tak? Każdy narząd daje, jeden narząd daje energię drugiemu, dalej ogień daje energię ziemi, ziemia daje metalowi i tak dalej. To jest wszystko bardzo istotne i kiedy zaczyna wszystko krążyć w drugą stronę, pojawia się choroba, tak? Czyli znowu, kiedy jedziemy dosłownie pod prąd. Dalej mamy eneagram. Eneagram z kolei już mówi głębiej. Głębiej mówi eneagram o naszej psychice, czyli mówi nam o tym, eneagram to jest w ogóle podzielenie typów osobowości na 9 części. I każdy z nas gdzieś tam ma cechy dominujące jednego z 9 typów. I ruch polega na tym, ażeby robić to, co jest dla nas rozwojowe, czyli powiedzmy na jakimś krótkim przykładzie, jeżeli ktoś się znajduje w elemencie 5, czyli jest tak zwanym myślicielem i obserwatorem, to dla niego rozwiązaniem będzie stać się takim, to się mówi tutaj ekstrawertykiem, takim trochę Piotrusiem Panem. Tak? Czyli gdzieś tam drugą stronę swoją, nie tyle dostrzec, czyli dać ruchu, poznać to, co jest dla nas bardzo często najtrudniejsze.
I to nie o to chodzi, żeby stać się kimś innym, tylko żeby zobaczyć drugą stronę i wykonać tam jakikolwiek ruch. Tak samo o tym mówi Kabała. Kabała mówi o różnych naszych aspektach, naszej duszy. I znowu, najważniejszy jest ruch, żeby wszystko to, co szło, szło we właściwym kierunku. I teraz tak, jeżeli wracamy do samej choroby, uważam, że każdy, kto ma jakiekolwiek dolegliwości, bez względu na to, czy to jest przeziębienie, czy to jest przewlekły ból, czy to jest jakakolwiek choroba przewlekła, astma, rak, nie wiadomo co, powinien sobie zadać te trzy pytania. Co dany symptom mi umożliwia? Czyli objaw, który mam, do czego mnie zmusza? Do czego choroba mnie zmusza? Czego sobie nie uświadamiam? Tak? Co ona mi chce pokazać? Przykład jakiś. Na przykład osoby, które mają... Wszystko jest okej, ale na przykład kolana je bolą, tak? Do czego zmusza mnie ciało? Ciało mnie zmusza do tego, że mam silny ból kolana i ja muszę przed czymś uklęknąć, przed czymś się pochłonić. To jest bardzo często, kolana są związane z naszym ego. Ja nie wiem, przed czym chcę się pochłonić. Więc choroba rzuca nas przed czymś na kolana. Więc w tym momencie, jeżeli zaczniemy tak rozpatrywać to, co dany symptom mi umożliwia, do czego mnie zmusza, nagle się okazuje, że choroba jest naszym błogosławieństwem. Ona nam coś pokazuje, coś, co było zawsze dla nas trudne i poniekąd można by powiedzieć, że na takim poziomie mentalnym bardzo ograniczało nasze życie. Nie to koniecznie musi być to też kolana, proszę zobaczyć na przykład osoby, które mają problemy ze stawami i nie mogą zrobić kroku bardzo często, tak jakiego kroku nie chcę zrobić. Osoby, które ogłuchły, tak czego już nie chciały słuchać. Osoby, które mają problemy z widzeniem nagle dosyć duże, czego nie chcą zobaczyć. Bardzo proste pytania, tak? Albo proszę zobaczyć dalej. Czyli zastanawiamy się, jaką funkcję dany narząd ma. Osoby, które mają problemy z żołądkiem, no co robi żołądek? Trawi to, co jest w koło, czego ja nie trawię. Niekoniecznie to musi być marchewka czy papryka. Ale to jest jeszcze głębiej, czego ja tak bardzo nienawidzę i tak bardzo nie mogę znieść, że nie jestem w stanie tego strawić. Więc chorobę warto w pierwszej kolejności wykorzystać. I dalej... Choroba może się rozwinąć, kiedy u nas w naszym systemie, w którym my żyjemy, w naszej rodzinie, w naszym otoczeniu nie ma pewnego porządku. I o tym porządku, o tej sile w fantastyczny sposób mówi Bert Hellinger. Nie wiem, czy Państwo się spotkali z nim, czy też nie. Ja pokażę podstawowe ruchy i podstawowe zasady, gdzie jest nasze zdrowie według Berta Hellingera. Bert Hellinger powiedział, że bez korzeni nie masz skrzydeł. Korzenie to są nasi przodkowie. Kiedy tam jest u naszych przodków spokój, oni są nam w stanie dać coś, co my nazywamy siłą życiową, co jest wytrwałością naszą. Jak wiemy, czasami świat nam się wali, ale jeżeli jest mama, tata, czy po prostu czujemy tą mamę i tatę, to możemy iść z siłą, nawet w najtrudniejszej sytuacji, po prostu do przodu. I właśnie bardzo dużo o tym mówi Bert Hellinger. Bert Hellinger mówi, że najważniejszy jest porządek w systemie, czyli żeby każdy był uszanowany i każdy miał swoje miejsce. Ja może pokażę, jak taki porządek powinien wyglądać. Nie wiem, czy w ogóle mnie słychać, jak ja mówię bez mikrofonu? Okej, to ja będę teraz mówiła trochę bez mikrofonu, bo chcę pokazać pewne ruchy, dobrze? Co to znaczy porządek w systemie? Okej, ja może poproszę, Jarku, mogę Ciebie poprosić i Twoją koleżankę, której imienia chyba jeszcze nie poznałam, bym Was poprosiła, dobrze? Chciałabym, żebyście stanęli przodem do wszystkich. I to jest, tak, dwoje młodych ludzi, którzy spodziewają się dziecka. Tak, między nimi pojawia się młoda istota, która będzie która pojawi się w systemie. Krzysiu, mogę Cię poprosić? Jasne. Okej, tak? Krzysiu jeszcze jest nienarodzonym dzieckiem, które na początku pojawia się między rodzicami, tak? Zawsze dziecko malutkie jest między rodzicami i tam jest jego miejsce, tak? Ale Krzysiu już się urodził, Krzysiu dorasta, już nie jest takim małym dzieckiem i Krzysiu wychodzi z między rodziców, rodzice żyją swoim życiem, a Krzysiu zaczyna żyć swoim życiem. I wszystko jest w porządku, tak? Jest ruch systemu, on wyszedł, on już jest istotą, która ma
swoje błędy, ma swoje życie, ma się uczyć i wy znowu jesteście w systemie. I teraz tak, Beat Hellinger pokreśla, to jest bardzo ważne, że jeżeli to dziecko, które ma kilka lat, zostaje nadal między rodzicami i powiedzmy, mama patrzy tylko na dziecko, tata jest niezadowolony, tata zaczyna chorować, tak? I tata prosi o swoje zrozumienie, o swoje miejsce w systemie. I dokładnie może być tak w ruchu odwrotnym, tak? Kiedy znowu tata patrzy na dziecko, na swojego jedynego i w ogóle ukochanego synka, mama została niezauważona, tak? Tu pojawia się, tu jest choroba w systemie, tak? Bardzo często w takich systemach, jedną z takich najczęstszych chorób tutaj osób dorosłych jest często cukrzyca. Dlaczego cukrzyca, tak? Cukier, tak? Daje nam uczucie haju. Tak, i nam jest moc i słodzi życie. Jest nam tak przykro, że musimy sobie zewnętrznie osładzać życie. No to mamy cukrzycę, tak? No ale powiedzmy, że w tej rodzinie w ogóle było wszystko super i fantastycznie. Krzysiu znalazł się na swoim miejscu. Pojawiło się drugie dziecko. Aniu, mogę cię poprosić? Okej, okay. Rodzina się powiększa, wszystko jest w porządku. I tak, dziecko pojawia się najpierw znowu między rodzicami. Jest to młodsze dziecko, tak? I okej. Okay. Dziecko już jest odchowane, odkarmione od piersi i dziecko idzie na swoje miejsce w systemie. Tylko to jest drugie dziecko. Jakkolwiek by to nie było, jest to drugie dziecko systemu. To jest pierwsze, najważniejsze dziecko, które tak naprawdę poniekąd wychowuje i opiekuje się również młodszym dzieckiem, ale jest to dziecko pierwsze. Jeżeli rodzice poświęcają tylko i wyłącznie uwagę temu małemu, fantastycznemu dzieciątkowi, a o tym zapominają, temu dziecku zaczyna być przykro. To dziecko będzie chorować. Proszę czasami zobaczyć, bardzo często Państwo doświadczyli też na pewno, jak małe dzieci kaszlą. Nie wiem, czy zobaczyliście, że jak małe dziecko pojawia się kaszelek, ono się śmieje, bo nagle wszyscy patrzą, bo dziecko zakaszlało. I w pewnym momencie po kaszlu dziecko od czasu do czasu kaszle, żeby wszyscy nagle zaczęli na nie patrzeć. Ono chce uwagi, tak? I w tym momencie, okej, okay, na przykład u Krzysia może się pojawić astma, tak? Żeby, dlaczego? Niech ci rodzice nie patrzą na to dziecko. Rodzice mają patrzeć na tego biednego, chorującego Krzysia, tak? I teraz proszę zobaczyć, jeżeli w takim systemie pojawia się choroba, tak? I tak, to dziecko idzie w odstawkę, rodzice patrzą na Krzysia, to jaki ma on interes wyzdrowieć? Żaden. Bo jego efekt, tak? Jaki on chciał, on chciał uwagi, został zaspokojony, tak? On nie ma żadnego interesu w takim systemie, wyzdrowieć, tak? Więc w tym momencie system powinien być poukładany. I teraz to nie jest tak, że Krzysiu jest tą najważniejszą osobą, a tutaj drugie dziecko, tak? Drugim dzieckiem opiekują się poniekąd i dają siłę. Rodzice i starsze rodzeństwo. Drugie dziecko, kolejne dzieci, bo tu ich ile będzie, to już nie jest takie istotne. Za to, co dostają od starszego rodzeństwa, dziękując, opiekują się rodzicami na starość, wykonują ten ruch, tak? I to jest w tym momencie wszystko w porządku i wszystko jest w pewnej równowadze. Okej, okay, Ani podziękuję, Krzysia jeszcze na chwilę poproszę, bo chcę jeszcze Wam pokazać jeden bardzo ważny ruch. Kiedy to dziecko, ono sobie funkcjonuje w sposób prawidłowy, ono odeszło od rodziców, rodzice zaczęli żyć ze sobą, razem i tak dalej. Czasami jest tak, tak to jest dzisiaj w naszym świecie, czy w takim świecie, w jakim my żyjemy, że tak, często tata patrzy na swoją karierę. Mama patrzy na swoją karierę, a dziecko zostaje samo. Tak? A komputer, dziecko patrzy na komputer. Ale to dziecko jest w pewnym pośrednio, rodzice nie poświęcają mu tyle uwagi, ile trzeba, biegnąc w swoich kierunkach. Tak? Dziecko tak naprawdę do prawidłowego rozwoju nie tylko potrzebuje dobrej diety, nie tylko potrzebuje dobrej opiekunki, dobrej edukacji, ale potrzebuje rodziców, potrzebuje ich bliskości, potrzebuje ich zainteresowania. I kiedy ci rodzice przestają patrzeć, to dziecko zaczyna chorować. Dlaczego? Bo oni znowu patrzą na niego. I znowu, tak, bardzo często tutaj się pojawia cukrzyca typu pierwszego u dzieci. I w tym momencie znowu, jaki jest interes wyzdrowienia tego dziecka? No żaden. Tata przestał pracować, mama nie pracuje tyle, a jeżdżą ze mną, słuchajcie, jeżdżą na rehabilitację, do lekarzy jeżdżą ze mną. Wow! Tak? Nic lepszego. I to jest bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli, dlaczego w jakimś systemie pojawia się choroba. Ta choroba jeszcze jest kolejny ruch, jaki może się pojawić, tak? Okej, okay, wszystko jest fajnie, rodzice patrzą na dziecko, ale kłócą się ze sobą. Tu jest niedobrze, tak?
oni są ze sobą, no tak już są, no bo jest to dziecko, no to oni są już ze sobą, no w sumie pojawiło się to dziecko, ale w sumie oni nie mają nic ze sobą wspólnego. Dziecko to czuje. I kiedy dziecko zaczyna chorować, rodzice łączą się, tak? Bo trzeba zrobić to dla dziecka. Trzeba razem jechać coś załatwić i tak dalej. Nagle ta rodzina zaczyna powstawać, tak? Rodziny, której nie było, zaczyna się łączyć. I znowu, jakim interesem dziecka jest wyzdrowieć? Żadnym. Dlatego to jest bardzo ważny ruch, który my obserwujemy w różnych systemach rodzinnych i zaczynamy się zastanawiać, co się wydarzyło, czy co się dzieje w systemie, zwłaszcza kiedy chorują dzieci. Dziękuję. Bardzo dziękuję Wam wszystkim. Tak? Czyli to jest to, co mówiłam, tak? W systemie ma być porządek i każdy ma być zauważony. Co to znaczy też każdy zauważony? Czasami jest też tak, pewnie znacie to z doświadczenia, jeśli nie swojego, to swoich bliskich, a był jakiś wujek, był jakiś ciocia, ale słuchajcie, on to nie pasuje w ogóle do naszej rodziny, tak? No, jest rodzina, ale jest jakiś tam wujek Marek, wujek Zenek, o którym się nie mówi, tak? I czasami jest tak, że w całym systemie może pojawić się choroba przewlekła, tak? Na przykład choroba nowotworowa, mama, tata i tak dalej, z kobiety na kobietę, bo w systemie ktoś został wykluczony, bo któraś ciocia na przykład miała chorobę psychiczną i o niej się nie mówi. Ona tam jest, tak? To jest bardzo, jest to niezbędnie ważne, nie wiem, jeżeli kiedykolwiek Państwo robili drzewo genealogiczne, żeby tam wszystkich umieścić, nie zapominając o nikim. Tak? Jakimkolwiek by nie był, tam jest jego miejsce. I jak spojrzeć od czasu do czasu na to drzewo genealogiczne z szacunkiem do wszystkich ludzi, którzy tam są. Bo to są te korzenie, które nam dają skrzydła. Nieważne, czy ktoś był bardziej czy mniej uczciwy, przestępca czy nieprzestępca i tak dalej. To są moje korzenie. Jeżeli ja je przyjmę, o wiele, wiele mam większą, coś co Chińczycy mówią, siłę życiową. Tak, ona tam jest. Chorobowe ruchy w systemie, poza tymi, które Wam tutaj pokazałam, dotyczącymi porządku w systemie, są następujące. Lepiej ja niż ty. To znaczy, kiedy dwoje ludzi żyje w fantastycznym związku, no to może być związek małżeński, mąż z żoną, ale to może być związek również matka-córka. Kiedy starsza kobieta zaczyna chorować na coś, a córka mówi, mamo nie, nie ty, ja zachoruję, tak? I ściągamy tą chorobę na siebie, bierzemy czyjąś chorobę na siebie na zasadzie lepiej ja niż ty. Kolejnym ruchem? Idę do ciebie. To jest ruch podążania za osobą, która zmarła w systemie. Tak bardzo często jest tak, małżeństwo, tak? Fantastycznie funkcjonujące, świetnie żyjące, mające po 80 lat, umiera jedno. Na skutek przewlekłej choroby druga osoba praktycznie, to są czasami kwestie kilku tygodni, druga osoba umiera. Tak? Kiedy my nie wyobrażamy sobie życia bez drugiej osoby i wykonujemy ten ruch. Idę do ciebie. Ale to nie zawsze musi być ruch, który zawsze się zakończy śmiercią. Może to być ruch, który związany jest z przewlekłą chorobą. Czyli poniekąd część, jak można powiedzieć, że część duszy chce żyć, a część duszy bardzo chce umrzeć i wykonać ten ruch do osoby zmarłej. Często jest taki ruch, kiedy w systemie jest taka sytuacja, kiedy pierwsze dziecko umarło i rodzice całą swoją uwagę poświęcają, czy całą swoją energię poświęcają śmierci dziecka. Drugie dziecko, które pojawia się w systemie, tak, to mamy rodziców, którzy patrzą na zmarłe dziecko, a dziecko drugie, które pojawiło się, które żyje, nie jest zauważalne, bo rodzice cały czas opłakują żałobę po pierwszym dziecku. Drugie dziecko czasami chce wykonać ruch do śmierci, żeby zostać zauważonym przez rodziców. To na specjalnych warsztatach, które się robi z ustawień Berta Hellingera, fantastycznie widać. Te warsztaty są trochę... ciężko powiedzieć, jak one wyglądają, czy jakie one są. Takich warsztatów należy doświadczyć, żeby móc o nich mówić. A co mogę powiedzieć, to jest naprawdę, proszę mi się, niezapomniane przeżycie. I kolejny ruch chorobowy, to bardzo często u nas, z każdym z nas gdzieś tam się pojawia, wolę umrzeć niż spojrzeć, tak? Wolę umrzeć niż spojrzeć na ciebie, jakim ty jesteś. Wolę umrzeć niż spojrzeć i uszanować ciebie. Wolę umrzeć niż spojrzeć z miłością na moją mamę, na mojego tatę, na moją babcię, na siebie samego. Tak? To tak naprawdę
zabiera nam bardzo dużo siły i energii, podcina nam skrzydła. I nie tylko w kontekście zdrowia i choroby, to w ogóle podcina nam skrzydła w kontekście takiego posiadania energii, pójścia dalej na wielu poziomach. Tak? Bo tu możemy też również powiedzieć, jeżeli ktoś jest zainteresowany swoim rozwojem nie tyle zdrowotnym, fizycznym, co duchowym, co chce iść dalej, chce mieć więcej siły, więcej energii, więcej zdolności przyjmowania i uczenia się. Bez tego będzie mu bardzo ciężko, bo będzie cały czas coś będzie mu, że krótko, zabierało siłę, zabierało energię. Jeśli mogę podpowiedzieć, tak. Wolę umrzeć niż spojrzeć, odnosi się również do teściowej. Wyobraźcie sobie Państwo, wykluczenie teściowej, jakim jest obciążeniem dla niej, czy dla niej. Tak. No, to już nie wiem, nie chcę iść. Okej, okay, tu mamy w to i teraz następny slajd. Okej, okay. A tutaj postarałam się syntezować tą wiedzę, dlaczego chorujemy, bo tkwimy we własnych przekonaniach. Tak, jest i koniec. No okej, okay, ale proszę zobaczyć, jeżeli my postawiamy sobie tak jest i koniec, proszę sobie od razu wyobrazić, jak funkcjonują nasze mięśnie. Tak, proszę po prostu, wszystko jest sztywne wręcz, tak? Ja się tak napinam, bo tak musi być. A jak jeszcze mamy jakieś przekonanie i musimy za wszelką cenę o nie walczyć, to można paść i to dwa razy. Bo nie chcemy zobaczyć i przyjąć drugiej strony. Każdy z nas ma trochę strony światła i cienia, tak? Tak mówi yin i yang, wszystko jest w nas. Jeżeli my czasami nie przyjrzymy się i nie powiemy, okej, okay, czasem jestem zły, okej, okay, czasem jestem agresywny, czasem jestem podły dla sąsiada, no cóż, no taki jestem. Jeżeli ja nie stanę przed lustrem i nie powiem, taki jestem, no to nam się pojawi, będzie się pojawiało tak długo, aż stanę i powiem, że taki jestem. Od czasu do czasu oczywiście. Bo nie potrafimy uszanować siebie, kogoś, czegoś, tak? Życie, jeżeli nie potrafimy okazać szacunku drugiej istocie, czemukolwiek, co nas otacza, a tak naprawdę wszyscy jesteśmy jednym, więc wszyscy tak jak szanujemy innych, to tak samo szanujemy siebie. Życie nas nauczy tego na różne sposoby, bo żyjemy w przeszłości lub w przyszłości. Żyjemy tu, teraz. To co było, już było. To co będzie, to będzie, a ja jestem tu i teraz. Bo żyjemy w lęku, złości i poczuciu winy. Od zawsze i bardzo długo czasami. Bo zostaliśmy sparaliżowani jakimś wydarzeniem. Bardzo często to się zdarza u mnie w gabinecie w pracy. Ja to fantastycznie widzę w mikroskopie z ciemnym polem widzenia, bo ja wykonuję takie badanie, gdzie pobieram od Państwa krew, oglądam w mikroskopie i patrzę, jaki tam jest ruch. I czasami jest tak, że wszystkie krwinki są super zdrowe. Białe, czerwone, po prostu idealne. Ale się w ogóle nie ruszają. Tak? I wtedy się pytam, co się wydarzyło. Tak? Bo to jest taki ruch, czasami jest tak, że proszę sobie Państwo, przerysujmy to troszeczkę, dobrze? Jesteśmy świadkiem wypadku samochodowego, tak? Dwa nagle przy nas samochody, albo okej, jeszcze skrajniej, tak? Przechodzimy na przejściu dla pieszych, przed nami kogoś rozjeżdża samochód, tak? Jak my się zachowujemy? Okej, okay, jedni będą tak długo zostaną w takiej pozie, inni zaraz zaczną działać, inni uciekną, ale na początku ten pierwszy mechanizm, czasami trwający na sekundę jest, zatrzymaliśmy się. Ale bardzo wiele osób zrobiło takie, przed czym się stoi, to już kilka lat. I kiedy ja widzę taki obraz, kiedy to wszystko stoi, się pytam, co się stało. Tak? Ostatnio pracowałam, okej, okay, fajny przykład, bo to jest ciekawy przykład, z dziewczynką, która, małe dziecko, czteroletnie, które była w takim stanie. Ja się bardzo zastanawiałam długo, co mogło wywołać taki stan u dziecka. Okazało się, nie oceniając nikogo, że rodzice przy tym dziecku uśpili psa. Pies był bardzo chory, ale dziecko nie rozumiało, że ten pies był chory, że jego coś bolało i tak dalej. To dziecko widziało, jak zabijają jego najlepszego przyjaciela. I ta dziewczynka tak trafiła do mnie po pół roku stania w takim szoku. Myśmy z tym pracowali, tam dostała środki homeopatyczne na stres i tak dalej, ale okej, to było takie przeżycie. I teraz jest tak, że dla każdego z nas takim wydarzeniem będzie coś zupełnie innego, bo każdy z nas postrzega świat troszeczkę inaczej. Ale pytanie, jeżeli my nie wyjdziemy z tego, to nie wybrzmi w nas, to będziemy chorować. To bardzo często też można powiedzieć coś, co przychodzą osoby, które nie mają energii, nie mają sił. No to bardzo często tam jest. Ostatnio też, jeśli mówimy już tutaj o ustawieniach hellingerowskich i tak dalej, to pracowałam z panią, która też przyszła ze zespołem przewlekłego zmęczenia.
i wykonując z kolei taką diagnostykę termoregulacyjną, patrzę, że ona tak naprawdę nie ma, ma pierwszy węzeł energetyczny zablokowany, to jest siła rodu. I się pytam, jak wyglądała jej relacja z rodzicami. Praktycznie jej nie było. A jak tam dziadkowie? No dziadkowie wszyscy w obozach, gdzieś tam w jakiejś śmierci nieokreślonej i tak dalej. Czyli ona tak naprawdę nie zna swojego rodu i nie ma tam siły. No jak ona ma być zdrową, pełną życia energią, osobą, jeżeli tam wszystko jest zatrzymane czy zablokowane? No i oczywiście dlaczego chorujemy? Bo dobrze nam z chorobą. Tak? A to bardzo często się zdarza, że tak naprawdę jest pytanie, czy ja na pewno chcę być zdrowy. Tak? To jest ostatnio też pytanie, które Wasia zadała pacjentowi, który przyszedł do niej z laską do gabinetu. Czy pan na pewno chce odstawić tę laskę? Bo jeżeli pacjent nie będzie chciał odstawić laski, to każdy terapeuta, czy to jest fizjoterapeuta, czy może tańczyć i w ogóle nie wiadomo co wymyślać, ale pacjent chce być chory. Tak? Jeżeli na przykład, kiepsko się dzieje w małżeństwie, tak? Kobieta to nie wie, czy chce odejść, czy nie chce odejść, a mężczyźnie jest to obojętnie i tak dalej. I kobieta nagle zaczyna chorować. Okej, mężczyzna nagle zaczyna się nią troszczyć, opiekować, nagle związek zaczyna kwitnąć. Jaki ona ma interes, żeby być zdrowa? Żaden. Tak? I w tym momencie tak zaczynamy zastanawiać się, okej, po co nam to było i do czego ma mnie to zmusić, tak? Zawsze jest to po coś. Tylko może, żeby wykonać do kogoś telefon, a może żeby kogoś przeprosić, żeby iść dalej. A z chorobą jest to jeszcze w ten sposób. Mogę Cię, Krzysiu, jeszcze raz poprosić? Okej. Tak jak pokazywałam Państwu, to kiedy pojawia się choroba. Najpierw pojawia się choroba w postaci drobnych dolegliwości. Zauważ mnie. A co my robimy? Głowa w drugą stronę. Hej, zauważ mnie. Nie. Hej, tu jestem, tak? I tak długo będzie nami trząchać, aż nas wywróci. Chyba, że my zauważymy tą chorobę i zobaczymy, co ona nam chce powiedzieć. Ona nam nie będzie już potrzebna. Tak? Choroba jest nam potrzebna. Pytanie po co? Okej, dziękuję, Krzysiu. To są moje przemyślenia na temat choroby. Nie wiem, co się dzieje. Bo klikam dobrze. I teraz tak, niewiele osób zwraca na to uwagę, że to my jesteśmy naszym najlepszym lekarzem. Że my sami tak naprawdę, obserwując siebie i swoje ciało, potrafimy wykonać 90% pracy terapeutycznej. Tak? I ja zawsze to mówię, że to jest tak, że jeżeli gdzieś idziemy do terapeuty, 5% to jest terapia, którą nam zapisują. To są te kartki, gdzie nam mamy brać zioła, leki, suplementy, homeopatię. To jest 5%. Kolejne 5% to jest nasze zaangażowanie, to jest wykonanie jakichś zabiegów fizjoterapeutycznych, to jest nasza dieta i tak dalej. A 90% to jest to, co my sami zrobimy, to, co my sami przemyślimy, czy nad czym się zastanowimy. Bo tak naprawdę to w tych 90% my sami jesteśmy naszymi lekarzami i to od nas wszystko zależy. Ja na tę chwilę dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Ja wiem, że to może być dla Państwa trudne, czy czasami ciężko do zrozumienia, czym tak naprawdę jest choroba, jakie jest jej głębsze przesłanie. Zostawiam Was do przemyślenia, czy do zastanowienia się. Jeżeli są jakieś pytania, to na pewno tutaj jestem jeszcze ja. Jest tu w razie czego Pani Barbara Kostrzewa od terapii czaszkowo-krzyżowej. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie na nie odpowiemy również indywidualnie. Dziękuję bardzo.